Cześć! W tym filmie prezentacja uniwersalnego miernika o wyglądzie smartfona. Zapraszam do oglądania. Jest to miernik firmy GVDA o symbolu GD128. Z jego pomocą możemy zmierzyć napięcie stałe do 1000 V, a napięcie przemienne do 750 V. Zmierzymy nim też oporność, pojemność, częstotliwość, temperaturę. Będzie nam służył także jako wykrywacz przewodów w ścianie. W zgrabnym, twardym etui zapinanym na zamek znajdziemy przewody pomiarowe, sondę temperatury, instrukcję, no i oczywiście miernik. Sam miernik chroniony jest grubym gumowym case'em. Przed pierwszym uruchomieniem należy włożyć 3 baterie paluszki typ AAA. Baterie nie wchodzą w skład zestawu, trzeba je dokupić osobno. U góry znajduje się przycisk załącz-wyłącz oraz czujnik wykrywania napięcia. Przycisk APO to przycisk wyboru automatycznego wyłączania miernika. Na drugim boku znajduje się przycisk do włączania latarki. Wyświetlacz jest duży, kolorowy, bardzo wyraźny. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Po włączeniu zasilania miernik pozostaje w trybie automatycznym. Możemy tutaj zmierzyć napięcie, oporność, a także zmierzyć ciągłość. Przyciskiem Auto funkcja możemy wejść w pozostałe ustawienia. U góry znajduje się podpowiedź, jaki parametr będzie mierzony. Na dole ekranu z kolei mamy podpowiedź, do jakich gniazd należy włożyć wtyki do danego pomiaru. W tym mierniku znajduje się ciekawa funkcja NCV. Z jej pomocą zmierzymy bezdotykowo, czy jest napięcie np. w gniazdku czy przewodzie. Na żółto zaznaczone są pomiary natężenia prądu. W tym mierniku możemy zmierzyć prąd o natężeniu do 10 A. Na ekranie wyświetlana jest także wartość temperatury, a tam gdzie napis auto będzie wyświetlany wynik pomiaru. W trybie manualnym przyciskiem ręcz wybieramy zakres pomiaru. W trybie ręcznym przyciskiem sel wybieramy na przykład, czy będzie mierzony prąd przemienny czy stały. Miernik oznaczony jest jako True RMS i zmierzymy nim poprawną wartość skuteczną dla przebiegów odkształconych.
zakresie częstotliwości od 40 Hz do 1 kHz. Przyciskiem REL HOLD możemy zamrozić pomiar, a także ustawić wartość odniesienia. Za pomocą przycisków maksimum, minimum znajdziemy największą i najniższą wartość danego pomiaru. Latarka może być przydatna w słabo oświetlonych miejscach. Krótki przegląd instrukcji. A tak prezentują się przewody, sondy pomiarowe. Zademonstruję teraz parę pomiarów. Zmierzymy rezystancję, zmierzymy diodę, a także pojemność. Pomiar uważam za dokładny, błąd w zakresie i wynosi około 1%. Dioda w jedną stronę powinna pokazywać przerwę, a w drugą przewodność. I pomiar pojemności kondensatora. Miernikiem tym po dołączeniu sondy zmierzymy temperaturę w zakresie od minus 40 do 1000 stopni Celsjusza. Miernik bardzo szybko reaguje na zmianę temperatury.
Przeprowadzę teraz pomiar napięcia. Najpierw prądu stałego, a później zmierzymy jeszcze prąd przemienny. Wszystko w trybie automatycznym. I jak widać, wartość napięcia na zasilaczu, jak i na mierniku są bardzo zbliżone, prawie jednakowe, w granicach błędu. Miernikiem zmierzymy też ciągłość. Po zetknięciu sond zaświeci się zielona dioda oraz usłyszymy sygnał dźwiękowy. Po wyborze funkcji NCF możemy użyć miernika jako jednobiegunowego wskaźnika napięcia. W tym celu należy dołączyć jeden przewód z sondą. Gdy sondą znajdziemy fazę, na wyświetlaczu pojawi się literka H oraz zaświeci się czerwona dioda. Była to funkcja NCF Live. Po wyborze samego NCF miernik staje się detektorem przewodów pod napięciem. Gdy sygnał jest słaby, czyli odległość od przewodu większa, świeci się dioda zielona i wyświetlona jest literka L. Ale gdy przewód czy jakieś urządzenie pod napięciem jest blisko, świeci się dioda czerwona i wyświetlona jest literka H. Przyciskiem APO uruchomimy automatyczne wyłączanie miernika po pewnym czasie bezczynności. Ten niewielki miernik, wielkością dorównującą smartfonowi, z dużym kolorowym wyświetlaczem, na pewno jest godny uwagi. Posiada parę funkcji, które są niedostępne w innych miernikach. Według mnie warto się zastanowić nad jego zakupem. Dziękuję za uwagę.